Serdecznie zapraszamy na aukcję, na czwartą aukcję charytatywną, która jest poświęcona dzieciom chorym onkologicznie z oddziału szpitala w Kielcach. Ceny są bardzo umiarkowane, zaczynają się już od 30 zł. Nie chciałbym tu nic wyróżniać, ale no ciekawą rzeczą jest na przykład długopis od pani Angeli Merkel, kanclerz Niemiec, a także książka pana przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka razem z jego autografem na zdjęciu. Mamy także książkę, album zdjęć pana Rafała Olbińskiego z jego autografem. To są plakaty operowe. Są to plakaty operowe. Na tą aukcję specjalnie namalował obraz Janek Mela, założyciel Fundacji Poza Horyzonty. Mamy także koszulkę siatkarzy mistrzów Europy z 2009 roku. Z autografami. Z autografami piłkarzy. I cena wyławcza tej koszulki to 150 zł. Przypomnijmy o tym jeszcze, że jest też piękny przycisk na biurko z bursztynem, ślicznie osadzony od prezydenta. Od prezydenta Kaczyńskiego. Też specjalnie na tą aukcję. Oraz wiele, wiele innych rzeczy. Tak jak powiedziałem, 39 to sporo. Na co te pieniądze pójdą? Na co będą przeznaczone? Kupimy za to stół do gabinetu zabiegowego na oddziale onkologii dziecięcej oraz wyposażymy ten gabinet w taki niezbędny sprzęt medyczny. Aukcja rozpoczyna się w ten piątek o 19 w Muzeum Narodowym w Kielcach i bardzo serdecznie w imieniu komitetu oraz wszystkich organizatorów, patronów medialnych serdecznie zapraszamy.